Idź już spać. Nie wiem, co to jest za liczba. Nie mam pojęcia. Siemano, widzowie. Dzisiaj special Q&A, jak obiecywała, poznajcie mnie. Miał pojawić się na 10 tysięcy subskrypcji, ale no jest nas trochę więcej, czego bardzo się cieszę. Dziękuję każdemu, kto chce mnie oglądać. Ale mam mu łapę. Jest mi bardzo miło. Lecimy z tym ogień. Co tam u was, kochani? Jest bardzo gorąco. Cała się będę zaraz świecić, jak mój rozświetlacz. Ale nie przyjmujemy się, jest 30 stopni. Niedługo będzie zima i będzie zimno, więc na razie musi być ciepło, bo jest lato. To jest logiczne. Mam pytania z Instagrama oraz mam pytania z YouTube'a. Zacznijmy od pytań z Instagrama. Jakiej muzyki słucham? Kurde, czemu ja mam taki głos jakiś... zachrypnięty. Jakiej muzyki słucham? Mam tutaj moją piękną ścianę, na której są... obrazki. Jeden się odkleja. To jest obrazek. No, to jest obrazek. Z zespołem Gorillaz. Słucham, ale mam też drugą ścianę, która jest tutaj obok mnie. Ja wam pokażę. Natomiast tutaj mam całą ścianę albumów, artystów, zespołów, których słucham. Na przykład jest tutaj Nirvana, Bring Me The Horizon, Linkin Park, Mata, Taco Hemingway. Mam Chill Wagon nawet, ale po prostu to pewnie dlatego, że była ładna okładka. Pink Floyd, The Weeknd, White Horse, Rapson. Czekaj, powinnam tak ręką pokazywać. Tu mam wszystkie albumy artystów, których słucham. Moim ulubionym zespołem jest zespół Linkin Park. Ogólnie będąc z gimnazjum słuchałam tylko rocka i metalu. Nie słuchałam ani popu, ani nie słuchałam rapu. Byłam wychowywana w domu, gdzie mój tata bardzo lubi słuchać ciężkiej muzyki. Jednak, kiedy zaczęłam chodzić na osiemnastki, przewijały się piosenki, które szły na przykład w radiu, albo były takie bardzo popularne te piosenki, takie utwory typu Tymek, jakiś Chill Wagon. No i ja nie znałam tych piosenek i jak wszyscy tańczyli, to ja tak osiedziałam. Nie wiem. Chciałam poznać te piosenki, żeby na każdej imprezie osiemnastkowej nie stać w taki sposób. No i zaczęłam słuchać tego rapu. No i tak zostało. Ja nie lubię mówić o sobie. Tak tylko o sobie. Napiszcie mi w komentarzu, co tam u was. To ja sobie poczytam i podpisuję wam. Dobra. To jest taka różnorodność aktualnie. Mam nadzieję, że wszystko dobrze wytłumaczyłam i że nie jest to aż tak bardzo chaotyczne, jak było w mojej głowie. Co byś chciała robić w przyszłości? Ja bardzo nie lubię gdybać. Wiecie, plany na przyszłość zmieniają mi się bardzo często. Jako dziecko chciałam zostać weterynarzem, później piosenkarką, później aktorką, później youtuberką, później psychologiem, później psychiatrą, później lekarzem, później znowu piosenkarką, później znowu mieć jakiś zespół swój. Aktualnie nie mam pojęcia. Robię to, co lubię, czyli nagrywam filmiki do internetu. Kurczę, pczone. Bardzo bym chciała rzucić szkołę. To jest już martwy mem. Może stanę montażystą. Kiedyś chciałam zostać reżyserem. To był mój plan na przyszłość w gimnazjum w trzeciej klasie. Jak to się stało, że mam kota? Zawsze chciałam mieć kota, ponieważ moja babcia była kociarą. Bardzo lubię koty. Dogaduję się z nimi, mam taki wspólny vibe. Moja mama nienawidzi kotów. Uważa, że one są fu. A ja powiedziałam jej, fajnie by było mieć kota. No i było tak, taka sytuacja, że moja mama widziała, że ja przed maturą jestem tak bardzo zestresowana, że postanowiła, że przygarniemy kota. I tak oto pojawił się demon na chacie rok temu, mimo że mój tata ma alergię na koty. Jak się czuję na ten moment? Na ten moment czuję się super, ponieważ jak mówiłam, robię to, co lubię. Nie mam presji od otoczenia. Pamiętam, kiedy ostatnio czułam się tak dobrze, że jak, nie wiem, szłam do podstawówki. Ile mam lat? To pytanie pojawia się często, nawet na TikToku. Mam jeszcze 19 lat. W sierpniu kończę lat 20. Nie będę już nastolatką. Przykre. Czy zrobisz jakąś dłuższą serię z jakiejś gry? Prawdopodobnie tak. Wydaje mi się, że taka najlepsza seria, którą mi się aktualnie najlepiej nagrywa, jest to seria horrorów w Robloxie. Pewnie dokończę The Mimic, te wszystkie chaptery. Będę grała sobie w horrory albo będę grała sobie w gry takie internetowe. Zagrasz kiedyś w Lola lub Valoranta? Nie mam pojęcia. W Lola grałam. Grałam. Nie umiem grać w Lola. Może się pojawi, jak się doszkolę, ale to raczej jest mało prawdopodobne. Valoranta nigdy nie grałam, muszę zobaczyć, co to jest za gra. Zobaczymy. Jaki mam znak zodiaku? Mam znak zodiaku lew. Jeżeli ktoś się tutaj zna na znakach zodiaku, to tutaj macie moją wielką trójkę. Nie identyfikuję się z tym znakiem zodiaku aż tak bardzo. Raczej bym w sumie dała siebie jako rak. Może coś jest zepsute. Jaki jest twój ulubiony kolor? Kto mnie ogląda na tym kanale i na TikToku wie, że moim ulubionym kolorem jest baby blue, dziecko niebieski. Uwielbiam ten kolor. Miałam nawet taką sukienkę na studniówce w tym kolorze, także...
skąd pomysł na nick? Nigdy nie miałam jakiegokolwiek przezwiska w szkole. Zawsze mówili do mnie Julka, Julia, Julcia, Jula albo Dybilka. Nie no, żartuję. W pewnym momencie, chyba w drugiej liceum, zaczęłam do każdego mówić z końcówką X na końcu, typu Olix, Ulix. Nazwałam siebie Julix, a Szy to jest początek mojego nazwiska. Taka historia. Nie miałam pomysłu, no. Od kiedy interesuję się YouTube'em? Byłam w szpitalu, już nie pamiętam, chyba miałam 11 lat albo 12. No i Dawid przyszedł do mnie i powiedział, że on nagrał film na YouTube'a, gdzie tam mówił, że siemaneczko, ziomeczki, jestem Dawid. No i ja pomyślałam, kurczę, jak ja oglądam Kupsonda, oglądam Tivolta. No i nagrałam swój pierwszy filmik, Escape'owanie z Fimi. To było straszne. Później przestałam nagrywać. W liceum nawet nie chciałam nagrywać, bo byłam skupiona na nauce. W trzeciej klasie gimnazjum chciałam iść do szkoły filmowej na reżyserię. No to fajnie było. Montowałam filmy gimnazjum na jakieś takie projekty, jakieś zajęcia szkolne. Wtedy to montowałam w Camtasia Studio albo Sony Vegasie. Tak to chyba się nazywało? Sony Vegas. Swój pierwszy filmik na Filmusia Milusia montowałam w Windows Movie Maker. Tak to się zaczęło, tak się zaczęłam interesować YouTube'em. Co skłoniło mnie do nagrywania na YouTubie? Zaczęłam nagrywać w marcu. Wtedy to chyba jeszcze było przed sesją egzaminacyjną na studiach albo po. Na studiach czułam się źle. Mimo że byłam na bardzo prostym kierunku, ale emocjonalnie czułam, że to chyba nie jest moja droga. Siedziałam w domu, były zdalne i nie mogłam się spotykać z tymi ludźmi i było mi serio przykro. Żeby sobie ten czas jakkolwiek urozmaicić, myślałam sobie, skoro nagrywam na TikToku ludzie piszą mi, że fajnie by było, jakbym miała kanał. Założyłam ten kanał i tak to się zaczęło. Ja to zrobiłam w głównej mierze po to, żeby sobie zagospodarować jakoś czas, mieć jakąś motywację do tworzenia czegokolwiek. W tamtym okresie naprawdę ja nic nie chciałam robić. Ja czułam się fatalnie. Wydaje mi się, że ja na te pytania odpowiadam tak chaotycznie. No sorry, ja już taka jestem. Praise girl. Z jakiego miasta jesteś? Jestem z Białegostoku. I kupisz kiedyś komputer. Komputer będzie. Będę mieć komputer. Wydaje mi się, że jakieś za 2 miesiące, za miesiąc już powinien być. Masz ulubiony serial lub film? Moim ulubionym serialem, jeżeli chodzi o taki realistyczny, jest to Mr. Robot i Normalni Ludzie. Jeżeli chodzi o kreskówki, to jest to South Park i Rozczarowani. Nagrasz odcinek kiedyś z jakimiś youtuberami, na przykład Blow w Minecrafcie? Bardzo bym chciała, ale niestety nie mam takich znajomości. Chciałabym nagrać kiedyś jakiegoś crossa z moim ulubionym twórcą, na przykład Agą Wojcikowską, Emmą. No zobaczymy, jak się życie potoczy. Jakby ja jestem bardzo chętna. Jak będę mieć te znajomości, to na pewno. Czy mam chłopaka? Tak, mam chłopaka. Miłość. Mam chłopaka od ponad 4 lat. Ten, co był na poprzednich filmach, którzy pisali, że on wygląda jak mój ojciec. Czy mam drugie imię? Mam drugiego imienia, ale mam imię z bierzmowania, jest to imię Agape. I kot właśnie walnął w lustro. Jaki mam typ osobowości? Robiłam właśnie ten test. Wyszło mi, że jestem logikiem. I znanymi logikami jest na przykład Albert Einstein. Czy ja będę Albertem Einsteinem? Zapewne nie. Czy lubię swoich widzów? Tak, jakby dzięki wam ja jestem w tym miejscu, w którym jestem aktualnie. Jestem serio za to wdzięczna. W życiu bym się nie spodziewała, że tyle was będzie chciało mnie oglądać. Dziękuję wszystkim z całego serca. Wspomniałam, że mam tu papierek lodów ekipy. Ile mam wzrostu? Mierzyłam się chyba ostatnio rok temu. 1,68 m. Jaka jest moja największa wada i moja zaleta? Nie wiem, jaka jest moja największa wada. Tak samo nie wiem, jaka jest moja zaleta. Moja zaleta... Bardzo się krytykuję. Często mi się wszystko nie podoba. Jestem osobą strasznie krytyczną wobec samej siebie. Napiszę do Maćka. Maciek mi napisał, że bardzo szybko się denerwuje. To też jest prawda. Że jestem wyrozumiała. Przynajmniej dla Maćka. Jakby zawsze staram się zrozumieć drugą osobę, ale czasami nie dam rady. Dlaczego akurat Demon? Demon i mój kot to jest dziewczynka. O kurde. Postanowiłam sobie, że jak będę miała kota, to nazwę go Demon. To ma być Demon. Ale moja mama powiedziała, że nie mogę takiej nazwać. I mam napisać w książeczce w ogóle inne imię. Moja mama chciała ją nazwać Pusia. Pusia. Jakby ona poznała innego kota i bym do niej zawołała Pusia, to by ten kot się znieśmiał. I nazwałam ją Kicia. Jaki jest mój ulubiony influencer? Oglądam Ekipę. Teraz w sumie mniej, więc co oglądam, to Pateca. Moją inspiracją jest Nayleya Devora. Bardzo lubię też oglądać Larego i Emma. Z polskich bardzo lubię Agę Wojciechowską, Miłkę Żbudę. Jaka jest twoja ulubiona bajka dzieciństwa? Herkules i Mulan. W jakim programie edytuję filmy? Do filmu uczę się grać w Blockstar Planet. Montowałam filmy w CapCutie, ponieważ mój laptop jest bardzo wybuchowym laptopem. Ogarnęłam sobie dysk, gdzie jest bardzo dużo pamięci i się aż tak nie zacina przy programie do montażu. Aktualnie montuję w DaVinci Resolve. I teraz zabieramy się za pytania z YouTube'a. Czy zrobię kiedyś granie z widzami?
Nie wiem, bo wszystko, co się aktualnie dzieje, jest dla mnie bardzo nowe. Ja bardzo się stresuję nawet rozmawiać przez telefon z moimi znajomymi. Kiedyś byłam na takiej grupie Discordowej, gdzie sobie graliśmy w Among Us. Po prostu nie miałam później na to czasu, studiowałam. Pewnie tak kiedyś będzie. Pożyjemy, zobaczymy. Jakbyś miała drugiego kota, jakbyś go nazwała? Nazwałabym go... Sernik. Albo... Lasagna. Ile chciałabym mieć dzieci? Kochani, ja już mam dziecko. Jest to mój kot Demon, którego muszę pilnować, którego muszę karmić, którego muszę przytulać. Czy założysz Discorda? Też nie wiem, prawdopodobnie tak, tylko muszę najpierw ogarnąć moderatorów, administratorów. Muszą to być osoby zaufane, nie chcę powierzać pewnych rzeczy osobom, których nie znam, których nie mam do nich zaufania. Wszystko w swoim czasie, kochani. To jest najczęściej zadawane pytanie, czy będą odcinki częściej. Kochani, YouTube jest dla mnie odskocznią od mojego życia prywatnego. Bardzo często chcę sobie poleżeć cały dzień w łóżku. Chcę spędzić czas z moimi znajomymi, z moimi bliskimi, bo moi bliscy też nie będą żyć wiecznie, tak? Czasami będą odcinki częściej, filmiki montuję na przykład ponad jeden dzień. Dużo poświęcenie pracy. Jak mi się uda zmontować film wcześniej, to będą dwa razy w tygodniu. Jak mi się nie uda zmontować, no to będzie raz w tygodniu. Zobaczymy, czy oglądam anime, czy lubię czytać mangi, jakie to było pierwsze anime, jakie obejrzałam. Aktualnie nie oglądam anime, ale będąc w gimnazjum, od pierwszej do trzeciej gimnazjum oglądałam. Moim pierwszym anime, jakie obejrzałam, to zaraz wam wstawię tu zdjęcie. Oglądałam anime takie, które jest bardzo realistyczne, typu że jakieś romantyczne, takie te. Gram w Pokémony. Czy nagram drugą część Blockstar Planet? Tak, planuję nagrać, tylko muszę ogarnąć, co mogę tam zrobić w tej grze jeszcze. W sumie byłam już na parkurach. Muszę po prostu ogarnąć rzeczy, które mogłabym robić w tej grze. Nutella z masłem czy bez? Bez. Jaki jest mój ulubiony palnik na kuchence? Prawy górny. Kiedy kolejny odcinek z Lumpa? Planuję nagrać te outfity, że szukamy jakby tych przypadkowych outfitów. Prawdopodobnie w środę za tydzień nagramy. Czy będzie kolejna część z Ome? Pewnie będzie, ale muszę się jakoś uodpornić. Ze względu na to, jak mówiłam wam w pierwszej części tych, jak nie rozmawiać na Omegle. Nie czuję się komfortowo, kiedy rozmawiam z kimś na Omegle. Muszę się przekonać i muszę kupić lepszą kamerkę, bo mam taki jakoś mikrofale. Jak będzie pewnie lepsza kamerka, to pewnie się pojawi jeszcze jeden odcinek z Ome. To studiuję. Nic. Nie studiuję już od maja? Chyba maja albo kwietnia. Przestałam chodzić na zajęcia, było to strasznie przytłaczające i od tamtego momentu, jak przestałam chodzić na studia, jest super. Może pójdę na studia, może nie. Jeszcze nie wiem. Kiedy mam urodziny? Urodziny mam 21 sierpnia. To już jest coraz bliżej. Lubisz żaby? Uwielbiam żaby. Żaby są super. Mam czapkę z żabą, mam naszyjnik z żabą. Żaby to życie. Jaką aplikacją nagrywam? Nagrywam OBS-em. OBS Studio. Polecam. Będziesz urządzać może jakieś spotkania, kiedy będziesz mieć więcej subskrypcji. Wydaje mi się, że na ten moment to nie jest możliwe ze względu na to, co się dzieje na świecie. Pewnie tak. Może, nie wiem, jadę sobie na IEM, bo jak jestem takim gamerem, graczami oni powiedzą, że gram w LoL-a, nie? A ja powiem, ja gram w Robloxa. Ja bym chciała... Zobaczymy, kochani. Pewnie tak będzie. W jakich językach potrafię mówić? Umiem mówić w języku polskim. I can speak English. Ale się boję mówić po angielsku, nie lubię mówić po angielsku. Uczyłam się rosyjskiego w podstawówce i w gimnazjum, ale umiem tylko powiedzieć, Привет. Mnie zowód Julia, moja familia, mnie 19 lat. No i uczyłam się niemieckiego przez liceum przez 3 lata. Miałam 6 na koniec. Chyba w trzeciej klasie miałam 5, a nie umiem nic powiedzieć. Umiem powiedzieć tylko Guten Tag. Jaki masz kontakt z Rubikiem? Kłóci ci się jako rodzeństwo? No, z Rubikiem mamy taki kontakt, że on chyba nie wie o moim istnieniu. Ja wiem o jego istnieniu. No, ale chyba on nie wie o mnie. Nie wiem, rodzice nas chyba jakoś ukrywają między sobą, ale ja wiem, że jesteśmy rodziną. Czy zrobię kiedyś live? Tak, zrobię kiedyś live, ale jeszcze nie wiem kiedy. Prawdopodobnie na TikToku zrobię jakiegoś live'a, ale jak będę mieć komputer, to zapewne się pojawią. Z czym lubisz pierogi? Pierogi ruskie oraz pierogi z jagodami. Jaki masz mikrofon? Tutaj pojawi się nazwa. Serio, jak na taką cenę ten mikrofon jest mega. Ketchup na tostach czy obok? Obok. Prowadzisz zdrowy tryb życia? Nie. Jem, na co mam ochotę. Ćwiczyć, kiedyś ćwiczyłam, ale tak to, żeby taki zdrowy tryb życia prowadzić, to nie. To były większość pytań. Mam ponad godzinę materiału. To był mój pierwszy Q&A. Pewnie to kiedyś powtórzymy. Było dużo pytań, ale no nie, przepraszam, jeżeli na wasze pytanie nie odpowiedziałam, ale było ich bardzo dużo. Nie byłabym w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania. Bardzo dziękuję za to, że jest już was aż tyle na moim kanale i że chcecie mnie oglądać. Pozdrawiam was serdecznie, tradycyjnie. Miłego dnia, miłego popołudnia, miłego wieczoru, miłej nocy. To byłam ja. Do zobaczenia w następnym odcinku.